w dzisiejszym odcinku Little Nightmares 2. O kurwa, to wygląda jak jakiś... Nie wiem, sierociniec, kurwa, dla straconych. Dobra, chowaj się. No, witamy, profesor. O kurde. I to jest chuj creepy. O kurwa, ale wpadłem centralnie w to. Okej, papierowe jakieś ten. Znowu mam piłkę. O kurwa. A mi przyjebał, ja... Dobra, ominięta. Nie, no jak? Nie umrza... O kurwa, goni mnie! Jebana! O suka, otwieraj to szybciej! O... Zapraszam do oglądania i życzę udanego seansu! Siemano, z tej strony Walczy i zapraszam was do oglądania trzeciego odcinka Little Nightmares 2. W poprzednim odcinku żeśmy mieli do czynienia z szalonym myśliwym, który na nas polował, ale we dwójkę daliśmy radę się z nim rozprawić. Później przemierzyliśmy, kurwa, na drzwiach, można powiedzieć, morze, jezioro, cholera wie co to było. Aż dotarliśmy do miasta, w którym, no, zobaczymy co nas czeka. Na razie tam nic się nie wydarzyło, więc bierzemy naszą przyjaciółkę Six. A możemy, no właśnie, możemy ją złapać za rączkę i idziemy ku przygodzie. Aha, i już wylądowaliśmy na śmietniku. No spoko. Dobra, znowu mamy jakieś osiedle. Możemy to przeciągnąć? We dwójkę? A, o! Nie wierzyłem w to, serio. Ale dobra, rozejrzyjmy się dokładniej. Czy czegoś tu nie pominęliśmy? Właśnie, no tak to jest z tymi horrorami, że ciężko można coś pominąć w tak, można powiedzieć, błahych sprawach, ale ten śmietnik, to jestem w szoku, że przeciągnęliśmy we dwójkę. Ale no dobra, chodź Six. Bo to jest chyba jedyna droga. Zblokowaliśmy się, przepraszam, chwilowo. Okej. Dobra, przejdziesz sama. O kurwa, to wygląda jak jakiś... Nie wiem, sierociniec, kurwa, dla straconych. Nie wiem, ta muzyka też robi klimat. No chuj, nie chcę tam wchodzić, ale no niestety. Mam piłeczkę. Opa! Dobra, tu mam sznur do góry. To jest pewnie rzecz, którą musimy tam wejść, okej, okay, ale zobaczmy. Nie, dobra, drzwi główne są zamknięte, ale zobaczcie tam. To jest tam ślepy? Nie. Tam siedzi chłopiec. Znaczy znowu pewnie ta... No właśnie. O co chodzi z tym, no bez kitu? To teraz nie kumam. Jeśli ktoś wie, proszę napisać mi to w komentarzu, bo nie czaję, o co chodzi z tymi kurwa, nie wiem, researchami matrixowymi. Dobra, plecak, to pięknie. Złapie się opony? O. Ale nabujanego już nie pójdę. Huśtawka. A mogę się pochyśleć, no dobra.
Ale to chyba tyle z tych wygłupów, jeśli można powiedzieć. Dobra. Hej, hej. Jakby w chińskim dialekcie mówił. No dobra, to chyba jest jedyna droga. Z jednej strony fajne jest to, że właśnie sztuczna inteligencja steruje Six, czyli naszą partnerką, ale kurde, no jak ja to widział jako dwuplayer, czyli dwóch graczy, jeden steruje Six, drugi Mono, i to by było po prostu szos. Czy z tego śmietnika leci cały czas dym? No leci, a czy ja mogę go jakoś wypieprzyć? Nie wiem, spalić to? No chyba nie, ale. Dobra, nowa lokalizacja. O kurwa, jakie piękne obrazy rodzinne. To ma wyjebane oczy w ogóle. Dobra, tu mamy jakiś złączkę. A co zrobię jak. No hej! Porzucisz mnie? Kurde, no. A, okej. Czyli przez te oczy. Coś tam kurwa za tym obrazem jest. No dobra, okej. W sumie nie wiem, czy potrzebnie włączałem z powrotem światło. Ale okej, patrzmy. Co tu? Drzwi na prawo. Dobra, zamknięte. Coś tutaj znajdziemy. Ciekawego? Nie, dobra, to idziemy dalej. To są uchylone drzwi. O kurwa, raz, dwa, trzy. Ty, czteropiętrowe, kurwa, ty, jak w wojsku. Ja pierdolę. No dobra, okej. Co ja mogę tu zrobić? Mam puszkę. Jebłem tą puszką. Mam jakąś lalkę. Dobra, przyda się. Kurwa, co ty robisz, debilu? Zamknij się. O, złapałem się łóżka. I to by było na tyle. Nie, chyba z tym. Cicho, bo. A, no to dobra, to gramy jakąś w gałę, nie wiem. Mundial 2023? Dawaj. Jeb. Nie, po tych łóżkach nie mogę się spinać. I znowu mamy te klocki. To jest ten klocek. Identycznie jak w pierwszym odcinku. Przy samym telewizorze. Pytanie, czy on jest do czegoś. Kurwa, no potrzebne, czy to jest jakiś znak? Dobra, szuflady. Nie, puszkę. Szufladę. A szufladę chyba jednak. No nie, nie mogę wziąć. Mogę się wspiąć i zrobić to. Aha. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, może kuferek otworzymy? Też nie, no okej. Dobra, ta piłka leżała cały czas na początku. No dobra, może jak piznę w ten obraz? No bo w sumie nie mam dalszego pomysłu. Nie trafiłem. Ale coś czuję, że to je to. O kurwa, nie, no do NBA cię nie wezmą. No gościu, jak ty rzucasz? Ha, ha, ha!
No dobra, tylko teraz jest problem, ja tam nie... O, a, myślałem, że nie wejdę. Co to kurwa jest za pomieszczenie? Młotek? Jakieś cęgi, piła? Kurwa, to... Co to za chory kurwa pokój? O! No, i co? Coś muszę na to cięższego. A nie, na krzesło to wchodzisz. Kurwa, ta skrzynka z narzędziami też nie. Six, o, możesz odejść, bo próbuję tu coś zrobić, no. Krzesło przesunąć? Też nie. No kurwa się za. Aha. Dobra, zjebałem akcję. Aha. No, coś. O kurwa! Six, gdzie jesteś? Ale przybrał. Ty, ona spadła, ja nie. Ale okej, no dobra, no jesteśmy. No chyba tak miało być. Ale kurwa, to fajnie, zostawiliśmy ją pizdu na pastwę losu, a my sobie poszliśmy. Znaczy, mogliśmy iść sobie sobie dalej. Tylko nie wiem gdzie. Okej. Jakimś kurwa. No właśnie, spadłem. Poczekaj, Six, bo to nie jest takie jest prosto, to nie jest taka prosta sprawa. Delikatnie. Tu mamy jakiś włas. Karkocim. No dobra, podejrzewam, że to trzeba. Ale żeśmy to wyjebali. Mam nadzieję, że chaos. Kurwa, no i w tym momencie przydałaby się jakaś latarka. A ciemno jak w dupie u Murzyna. Oho. O. Six, czemu ty się nie skradasz? Kurwa, zdrażasz naszą pozycję, no. No właśnie, kurwa. No, teraz się skuliłaś, jak już jest kurwa po, albo nas już wie, gdzie jesteśmy. No dobra, okej. Cholera, teraz co tu zrobić? Dobra, mam wiadro. Mogę się na nim powiesić? Nie, nie mogę się tego złamać, okej. Dobra, tu, w te mroczne miejsce, chodźmy, no co nam szkodzi. Okej. Czyli tu jednak nic nie ma. Chyba. No dobra, nic nie ma. Jeśli coś pominam, to dajcie to znak w komentarzach, żebym wiedział mniej więcej na bieżąco. Co tracimy, a ja z miłą chęcią to sprawdzę. Okej, papierowe jakieś ten. Znowu mam piłkę. O kurwa! A mi przyjebał, ja! Nie, no to było świetne. Dobra, a to jak rzucę? Kurwa, za daleko nawet zarzuciłem. Dobra, a biegiem? Dobra, biegiem się nic nie stało. Ale kurde, to mnie rozwaliło głowę, no normalnie. Dobra, weźmy tą piłkę. Na pewno nam się przyda. Tylko nie wiem, czy z piłką można... A, można kłócać, chodź. Chodź, Six, bo tutaj... A to kurwa, kto? No chodź, nie bój się. Ja cię obronię. Chociaż sam stram w gacie, ale okej. Czekajcie, kurwa, bo tutaj.
A gdzie ona w ogóle jest? Six, idziesz? Czego ty się cykasz? Nie wiem, to mam wciąć? Czemu ona nie chce iść ze mną? Kurwa, ja coś czuję, że to będzie gruba sprawa przeciwko pewnie mnie. No jakby inaczej. No dobra, mam piłkę. Tu jest też deska podniesiona. Kurwa, no nie trafiłem, serio? Dobra, zróbmy tak. Hop! O kur! Czeplady, to aż dwa? No dobra. A, teraz przyszłaś. Na gotowe, kurwa, dzięki. Taka przyjaciółka z ciebie. Poczekaj, zobaczmy. Coś tutaj jest do wzięcia? Nie. No dobra, tu mam rozbroję. Co to są tak za goście, którzy biegają? Poczekajcie, bo nie możemy iść tu. Jest uchylone, ale... No kurde, jak to gamer musi sprawdzić, co się dzieje. O kurwa. Chcieliście się mnie złapać, jakoś tak wyczułem coś, że jest nie tak, ale tu jest... Kolejne pomieszczenie. Znaczy skrzynka. No, okej, okay, szafka spadła i możemy tu się... Six pójdzie ze mną? A, jesteś, okej. Okay. No dobra, ale ja tego nie przejdę, no nie machuję, no jak oni to sobie... Ale mi przyjebało, ja... A, dobra, jak kucnęliśmy, to jest spoko. Nie wiem, pod chuj ta kaczka. A, tak to wymyśliłaś. Serio? Bym na to nie wpadł. Ale okej. To są jakieś kredki. Ale nie mogę tego podnieść. Okej, coś czuję, że... Kurde, zmierzam w taki... Aha, jakaś flaszka tam się wylewa. Walcie się! O, nie rozbiła się. Walcie się! Rozbiła się, ale bez dźwięku. Okej. Okay. Jakoś tak, powiem wam szczerze, że czuję się nieufnie. Szczególnie, że na, kurwa, nie wiem, gdzie ja jestem, czy ja jestem w jakimś sierocińcu, w szkole, dla, nie wiem, uzdolnionych inaczej. Dobra, to się nie otwiera, szafki są pozamykane. Okej. Okay. No dobra, no nie wiem, co się... Co to, kurwa, było? O kurwa, ale wpadłem centralnie w to. Zostaw... Co jest? Nie no kurwa, wychodź z tej klatki, no co ty odpierdalasz? Nie no serio, Himanie, ale kurwa... Ej! A i gówno, no i zabrali ją gdzieś tam. Ale Lipton odjebaliśmy. No i co teraz, mistrzu? Kurwa, no. No i znowu, teraz znowu jesteśmy sami, no dobra. Ale ty, ten łebek żyje. Okej, okay, weź ten młotek. A myślę, że mu przyjebiemy. Tak zdrowo. No właśnie, chyba o to chodziło. Bo to jeden z tych, co właśnie porwali Six. Dobra.
co ty kurwa odpierdalasz? Dobra, przyjmę mu z młotka, bo... Patrzcie! O kurde, ty bez kitu ominąłem na pułapkę, ja pierdolę! Generalnie to miało być chyba tak, że miałem tym dostać, ale okej. Dobra, czekaj, zostawmy młotek, to jest krzesło. Bo i tak nie pobiegniemy z z tym młotkiem na krzesło. Kurde, no. Ja tu nie mam, o, za bardzo się, nawet o te wiadro nie mogę się złapać. Dobra. Kurwa, cykam się. Ej, no właśnie. O co chodzi z tymi, nie wiem, z Matrixa, kurwa, o Jezus. Z tą animacją. Jeśli o tym wiecie, wpiszcie w komentarzach, bo jestem po prostu mega ciekawy, co to kurde robi. Tu jest jeszcze otwarta szafka. Dobra, tam jest jakaś pałka. Znaczy nie, bo to jest sygnał z miasta, tak, czyli... A tu jest pies. Okej, no jak wiemy, że Mono musi walczyć z... telewizją. A tu widna zablokowana. Tu brak... Kurwa, co to tak napierdala? Kurwa, już się troszkę obcykałem. Dobra, mam pokój. Nie wiem, co to za na razie łomotanie. Mogę otworzyć szuflady? Nie mogę, nawet nie łapię tych szuflad. O nie! Czy to jest... Ale chyba to jest to, co ja widziałem w gameplayach. Znaczy w zwiastunie nawet. Little Nightmares. O Jezus, ta wredna brzydka. O kurwa. Czyli nauczycielka wychowania, nie wiem, kurwa, do życia w rodzinie. Chuj wie kto. Ja pierdolę. No dobra. Czekajmy. O. Powiem wam szczerze, że jakoś tak mam pełną zbroję. Kurwa, nie widać jej ryja, ale ja wiem, że ona jest straszna w chuj. Jak ktoś miał nielubianą nauczycielkę od, nie wiem, historii polskiego, matematyki przede wszystkim, czy kogokolwiek, to... No właśnie. To może sobie tak tą postać mniej więcej wyobrażać. A ja swoje nauczycielki wszystkie pozdrawiam. Były bardzo miłe, ale... Dobra, idziemy. Dobra, mamy klucz. Tylko pytanie, czy to jest klucz od windy, kurwa. No dobra, tu mamy... Dobra, tu jest jakaś skrzynia. Kurwa. No dobra, no... Ja nie widzę innego rozwiązania, no chyba nie trzeba się... O kurwa! No pięknie, cały regał mi się na łeb zwalił. A, okej.
Dobra, próba numer dwa. No kurwa, ale jak mam tą skrzynię? Kurwa, coś ty narobił. Dobra, chowaj się, chowaj się. No, witamy, profesor. O kurde. I to jest chuj creepy. Okej. Okay. Powiem tak, nie chcielibyście takiej nauczycielki, kurwa, na klasówkach. Bez kitu siedzi sobie niby przegląda dziennik, a ta kurwa głowa jeb do czwartego rzędu. No co wy tam chłopcy robicie? Kurwa ściąganie, nie ma takiej opcji. O cholera. No dobra. Otworzyło nam się przejście. Boże, jak ona w ogóle wygląda. Nie, nie wychodź, kurwa. To coś ty oszalał? No. No. To ona jest jakaś jebnięta, ona się znęca nad tymi dziećmi. Jest jeszcze... A nie, nie ma kolejnego rzędu. O kurwa, się zląkłem. W łeb się pierdolni, a nie tą linijką. O kurwa, widziała mnie. Wąchaj siura! Dara! O kurwa, dobra, złapała mnie. Ty zeżarła. Ty jakby za jej biurkiem zajebać. Poczekaj. Teraz nawet. No. Kurwa, no. Jezus, mam srakę prawie w gaciach. Co ty kurwa robisz? Dobra, okej. Dobra, ominięta. Nie, no jak? Nie umrze... O kurwa! Goni mnie! Jebana! O suka! Otwieraj to szybciej! O w pizdę! Dawaj! O! Ja pierdolę! O kurwa! Słyszałem te kroki! O fucking shit! Ja słyszę, że coś tam się skrobie. O cholera, powiem wam szczerze, że... Ej, to nie jest nasz przyjaciel z Ku Klux Klanu? Hej, siema. Nie bój się mnie. Hej. O kurwa, dobra. Ty nie jesteś chyba przyjazny. No, to jest taka siema. Aha. Dobra, to mam czym ci przyjebać. No dobra, chodź jeszcze. No, dobra. Chcesz się zabawić? No chodź. O kurwa, za wcześnie przyjebałem. Dobra, próba numer dwa. No chodź, ja wiem, że to niestety nie jesteś ty. Szkoda. No
I koniec tej zabawy. Czyli, no, a szkoda, że nie mogę go rozbić bardziej. No okej. Dobra, to wiem, że muszę roztrzaskać drzwi. Dobra, wiecie co, mili drodzy? Zakończę ten odcinek chyba tutaj. Sporo się działo. Znamy już naszego drugiego oprawcę, z którym będziemy walczyć pewnie w niedalekiej przyszłości. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę, jeśli wam się podobało. Koniecznie komentarz. I zapraszam was do kolejnego odcinka Little Nightmares. Trzymajcie się ciepło. Cześć!